Siemaneczko mordeczki, z tej strony Szybki Baron, witam was serdecznie na serwerze Wojownicy VS Potwory na Mindfoxie. Słuchajcie, będziemy dzisiaj grali klasą, Mrocznym Rycerzem, tak jest, Mroczny Rycerz. Jest to klasa, na którą już grałem, ale dzisiejszy cały odcinek chciałbym jej właśnie tylko i wyłącznie poświęcić. Więc jeśli będę musiał grać 2-3 razy, to będę grał 2-3 razy. Postaram się jak najwięcej wojowników zabić tą klasą, więc ja już sobie szybciutko ją wybieram. Okej, i wyruszamy, siedzimy od razu z automatu na koniu. Ona ma tego konika, ma dziki szał, ma super kozacki mieczyk. O, mam ich dwóch, dawaj. Co wy myślicie, że co? Co? Obama, do ściany. I teraz jest mroczny, zabity, następny. Ale combo poszło. To jest świetny skill, dziki szał zabiera połowę życia. Ale lepiej obić sobie kogoś. No ci goście nie wiem co tam robili przy tej ścianie. Combo ładne zebrali. Okej, get out, dawaj. Czekamy na regenerację szybciutko. Patrzcie jak ten konik pięknie wchodzi na bloczki. Ajajaj, troszeczkę przedobrzyłem. O, dobra, ale ciebie mogę przecież wyjaśnić. Gdzie ty uciekłeś? Idę po ciebie. Opsa. Ten drugi miecz jest świetnym knockbackiem. Damage'u nie zadaje dużo, ale świetnym knockbackiem i ma ten dodatkowy atak, który widzieliście. Ten dziki szał, on jest naprawdę bardzo silny. Ty, gościu, co ty? W 10? Proszę, nie bez takich. Uciekamy. No, zwiewaj mi tu, get out. Co ty sobie wyobrażasz? Za kogo ty się masz? Za lepszego jakiegoś? Nie po głowie. No, bigo. Dobrze. Walk. Tak? Tak? I szał, czy 2-1-0? Bum! Jest, mam go na szale! pięknie zszedł! Co? No, easy, gościu! Easy! Ale ładnie weszło! To jest ta technika, jak najbardziej obić, do paru serduszek, wtedy dziki szał i diaksy lecą. Kurde, dobrze. No i to jest to. Dobra, wbijamy tam do... trzeba tam... kroczyć. O, siema kolego. Chcesz się bić? To chodź na solówę. Dobijamy. Dobra, ty masz mało życia. Już chcesz uciekać, a ja szybciutko zmieniam. Kurde, nie dało rady. Fuck, zginę. Nie gin banan. Dobra, on się mnie boi, ja się go boję i ja uciekam. Wow. Dobra, szybko koń. A, mały koń. Mały koń jest słaby. Duży koń. Wiejemy, bo gość nas goni. Szybciutko. Życie musi się nam szybko zregenerować. Okej. Dobra, w wazie. Co się patrzysz, gościu? Teraz już sobie możesz, wiesz co, tym łukiem możesz mnie pocałować w kukle. Pięknie. No jeszcze musisz trafić. Ej, bo jednak trafiasz. To jednak trafiasz i już lecimy do góry sobie szybciutko. Ops. To wchodzenie tym koniem jest naprawdę na kozaku. O, gościu. You made my day. Dawaj, ze smokiem go. I kombo, 3-2-1-0, dziki szał. I leży. Dziki szał jest no, naprawdę bardzo dobrym skillem. Chyba najlepszym skillem tej klasy. Trzeba obić połowę, większą połowę życia i dobijać się tym dzikim szałem. To jest naprawdę dobry spell na... O. Na diaksów. Dobra, gościu, co ty tam? Nie uciekaj. Dawaj, szatan, nie śpij, tam gościa głap. Nie odpuszczamy, trzeba zabić dzisiaj jak najwięcej diaksów. Ohoho, jak ładnie sobie lata, gościu. O, dawaj tego Red Bulla. Oj, skąd ty się tu wziąłeś, kolego? Dużo bossów mamy. Nie! Gońcie go. Dobra, po pleckach go. Tak jest. I chodź. Jeszcze dwa uderzenia.
Jest! Mam go. Na dzikim szale walnąłem, ale nawet nie potrzebowałem. Zwykłym mieczem go rozwaliłem. O to chodziło. Telefon? Nie teraz, nie mamy czasu. Teraz wojownicy VS Potwory, a nie jakieś telefony. Weź mi gościu, wypatrup stąd. Lecimy. Gdzie dalej? Pięciu zostało. Niewielu. O, pięknie. Kurde, całą grę ugrałem jednym. To mi się rzadko zdarza, ale super. Super, że wytrwaliśmy na jednym życiu. To nie jest tak. Za często mi się nie zdarza przetrwać do końca. Zazwyczaj mnie ktoś zeslejuje, ale teraz niewiarygodnie łatwo poszło. Jakoś łatwo wykierowaliśmy tą grę, nie wiem. Czy może przez to, że zagrałem jako potwór od razu, większość też chciało dołączyć jako potwór i zrobiliśmy taką sieczkę wspólną, ale... No jak widzicie, ta klasa jest dosyć ciekawa. Ja nie użyłem ani jednej potki tą klasą, mimo że ona ma 15 potek krzywdy dwójeczki. I cały stack zwykłych potek krzywdy. Gdzie oni się pokampili wszyscy? Ale gdzieś walczą, okej, oni są przy pierwszej świątyni. Przy pierwszej świątyni, hop. No to rób hop, gościu. Ale tam wskoczył sobie ładnie. Weźcie go tam. O, wyskoczył. Plecy, moje plecy. Dobra. Kurde, wywaliłem wszystko co miałem, ale nie zdążyłem. Dobra, jednak padłem, zachwaliłem ten dzień. Na jednym życiu nie dałem rady, jak widzicie, bez problemu mi wyjaśnili. Ale też dwójkę zaatakowali. Ja jeszcze raz, drugi raz banana. No to nie w tej grze na pewno. Ale spoko. Co, spróbujemy jeszcze raz tą samą klasą. No może, myślę, że to już wystarczy, jak pięciu zostało. Powinno wystarczyć. Ja troszeczkę zamoliłem, bo gdybym szybciej użył tych miksturek krzywdy, to raczej bym przeżył. Oni by spanikowali i zaczęli uciekać. Bo te mikstury krzywdy naprawdę budzą respekt i one są dobrym straszakiem. Straszakiem, to nawet nie trzeba nimi zabijać. Ono wystarczy, że będziecie używać je do... O, tutaj. Do straszenia wojowników i to... To naprawdę wystarczy. Okej, spróbujemy. O, jest ziomeczek. Cześć, kolego. O, mam cię. I wal. Jest. Dziki szał. Dostał? Dostał! Szybki zabity przez dziki szał. O to chodziło. Dobra, kto tam nam przeżył? O, ty ziomeczku. Szybciutko. Gdzie bez takich? Przed chwilą z kolegą byłeś cwany, tak? Teraz chodź soluwę. W sumie nie będzie soluwy, bo nas jest wielu. Dobra, dostał dwa ciosy. Dwa ciosy na ciosy, bum! Jest! Został dzikim szałem, nie gadaj, że padł ode mnie. Nie, ktoś go dobił przede mną. Ach! Dobra, tam jest jeszcze jeden. Ale może tym dzikim szałem go mocno odbiłem, a tamten dobił po prostu. Jest taka szansa. Hops. Co to, gościu, za oglądanko? Nie ma tu oglądanka. Ile ich zostało? Dwóch! No to świetnie. Taka totalna zniszczona, no zniszczona ta mapa mocno, faktycznie. Ach, zwiał. Gonimy chłopa. Sami zobaczcie, ja padłem raz, ale zabiłem no naprawdę wielu wojowników. I to przede wszystkim takich lepszych. Ej, gościu, nie uciekaj mi. Ja cię muszę dorwać. Żył jeszcze królik i Matrix. Królika albo Matrixa trzeba dorwać. Nie wiem, gdzie oni się skampili w tym momencie. O, tam mamy fajny portal. Ładnie Enderman to ogarnął, ale wyłączony. Dobra, gdzie oni są? Jeden zginął, Tom zabił. Jolo, z miksurę krzywdy. Został Matrix, gdzie Matrix? O, jeszcze walczy. Gdzie ten Matrix? Druga świątynia, dzięki za info. O, coś widziałem, leciało tam. O, to ten wojownik, ten ostateczny wojownik, ostatni już. Tu jest? Kurde, prawie go nie widać. Chodź, gościu. A, jak zwiał. Dobra, szukamy, gdzie jesteś, gościu. Dawaj, wychodź zza winkla. Nie wiem, gdzie się ukrył, nie widzę go w ogóle. Pam.
No i chyba nic z tego nie wyjdzie. Chyba nic z tego nie wyjdzie. Gdzie ten Matrix, jak on wybija? Patrzcie, co on robi. Nie, zginął, wyjaśnili go. No dobra, no i tyle. Słuchajcie, super krótka gra. 10 minut, ja nie mogę. To takiego krótkiego gameplaya nigdy nie mieliśmy. No ale cóż, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że ta prezentacja bardzo krótka wojownika Rycerza Mroku wam się spodobała. No i to, dziękuję, że byliście. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dajcie znać, jaką klasę chcecie w kolejnym. Cześć!